O, tu mamy Thompsona. Thompsona sprzęt. Odkurzacze, wentylatory. Takie rzeczy tutaj są. Roboty domowe. Thompson też ma smartfony. Takie jak TLC. Pewnie. Co to są za smartfony to? Śmieszne. To nie są smartfony, tylko takie dummy. Halasony. Ciekawe, czy w tym roku też zamiast PlayStation podłączyli pecety. O, Sony ma bardzo ciekawą wystawę. Wszystko trzymane w rękach. Obiektywy. Alfa. Sprzęt Sony nielubiany wśród fotografów. Dobra. Pewnie wielu osób też będzie interesować się tutaj stanowisko z grami. Ciekawe, co to jest za urządzenie. A tutaj mamy karaoke na smartfonie Sony. Tylko po prostu zamiast specjalnych mikrofonów wystarczy podpiąć smartfona na USB do konsoli prawdopodobnie. Więc ciekawa sprawa. Myślę, że to jest naprawdę bardzo, bardzo fajne rozwiązanie i pozwoli na większe jakby rozpowszechnienie tego typu sprzęta, sorry. Demos E3, ciekawe jakiej gry. Oczywiście możemy sterować za pomocą PS Vity bezprzewodowo. Drive Club. Także coś, o czym mówiliśmy w Video News jakiś czas temu. Drive Club, naprawdę fajna sprawa. No i ten kontroler z PS Vity to jest coś, co również może się fajnie przyjąć, gdyby to było troszeczkę tańsze mimo wszystko. A tutaj jeszcze lepsza sprawa, tego to wcześniej nie widziałem, muszę konkretnie to nagrać. Jest to pad do PS4 połączony z smartfonem Xperia. No naprawdę coś niebywałego, można powiedzieć. Możemy po prostu grać w ten sposób, wyświetlając jeszcze jednocześnie grę na swoim smartfonie poprzez przewodowe w tym momencie podłączenie do konsoli. Natomiast jest to sprawa świetna o tyle, że robimy z tego tak naprawdę taką PS Vitę. Oczywiście o takich nowinkach Sony'ego nie słyszałem wcześniej, więc ciekawa sprawa. Stoisko z grami jest naprawdę interesujące, ale nie mam tutaj żadnych gier premierowych, takich jak The Order 1886. Smart Tennis Sensor. To jest to, co teraz właśnie nam pan pokazuje. To jest właśnie ten Smart Tennis Sensor. No, sensor. Now, this sensor has a vibration sensor and a motion sensor and a battery in it. Yeah. And this sensor the end of the rocket, that's all. This rocket, normal rocket. Normal rocket. Jest to sensor, który wpinamy do rakiety, normalnej rakiety tenisowej, dzięki czemu ona za pomocą wibracji wykrywa jakby to, co się dzieje z piłką.
jak tutaj można zaprezentować, to się łączy za pomocą aplikacji przez Bluetooth ze smartfonu Xperia. No i dzięki temu możemy odczytać między innymi właśnie takie jak informacje, takie jak gdzie, w którym miejscu uderzyliśmy piłką w rakietę, prędkość piłki, czy też ile piłka, ile razy się obróciła, ile razy zrobiła spina. To jest naprawdę bardzo fajna sprawa. Niestety jest to troszeczkę drogie, będzie kosztować około $200, ale myślę, że dla tenisistów i to nawet takich bardziej profesjonalnych może to być ciekawe narzędzie do analizy. Thank you. Tutaj mamy, moi drodzy, stanowiska, dzięki którym możemy przetestować w ogóle sobie aparaty od Sony. Aparaty naprawdę ze świetnymi dużymi obiektywami. Tak jak już nie mówiłem, jak nie jest fanami obiektywów, w ogóle aparatów Sony, bardziej profesjonalnych. Mamy bardzo fajną postesę, którą podrywa Adam Bialic. To jest prototyp okularów, w sensie ala Google Glass, który również działa jak rzeczywistość rozszerzona i wyświetla nam informacje po prostu na ekranie. Na przykład, nie wiem, jeżeli coś gotujemy, podpowiedzi dotyczące przepisu, to się naprawdę spoko. Natomiast jest to oczywiście prototyp i to nie będzie dostępne na rynku. Przynajmniej nie będzie na razie dostępne, ale jest to fajny krok w stronę stworzenia jakiejś konkurencji właśnie dla Google Glass, co jest oczywiście pozytywne dla rynku. Jest naprawdę mega lekki, mega cienki. Ta hala Sony jest naprawdę bardzo pokaźna. Tutaj mamy projektory, które narzucają obraz na tę ścianę. Naprawdę to jest świetnie, to wygląda i robi ogromne, piorunujące wrażenie, kiedy jesteśmy tutaj w środku. Tak? Tutaj prezentowana jest aplikacja Multicamera. Dzięki smartfonom Sony Xperia możemy jakby robić sobie ujęcia, jeśli chodzi o wideo, czy o zdjęcia, z różnych kątów, z różnych ujęć, z różnych miejsc, więc możemy sobie połączyć w takiej właśnie takiej group play samsungowej, ale dotyczącej aparatu bardziej, różne smartfony właśnie Xperia, co myślę, że może być ciekawą funkcją przede wszystkim dla Sony, bo tak myślę, dla użytkowników prywatnych nie do końca. Dalsza część stoiska od Sony. Zobaczyć możemy sporo ciekawych modeli słuchawek. Oczywiście wraz tutaj z połączeniem, ze świetną tutaj reklamą jakości audio w urządzeniach mobilnych Sony. Także były tutaj również zestawy, systemy audio, tak? Ultimate Sound at Home, Casual Listening at Home. Również bardzo ciekawe Polki, bo przecież w Niemczech nie ma ładnych Niemiec, więc to muszą być Polki. Zastanawiam się, czemu wszyscy sobie do mnie mrugają, tak jakbym uważali, że jestem gejem. Dzisiaj nie mam przy tym spodni, ale bardzo ładna hostessa. Kręcimy ją. Jeszcze raz szybki przejazd na halę Samsunga. Halę Sony, przepraszam.
to Agapa. Fajny film. Mianowicie mecz. Mistrzostw świata.